Pracownik Michał miał maszynę, młockarnię, nie? On chodził z tą młockarnią po wszystkich sąsiadach, u wszystkich mucił, wszyscy chodzili do niego do pomocy. No i wszyscy sąsiedzi, jedni do drugich przychodzili do młocki, do maszyny, do słomy, do wszystkiego, nie? Przykładowo było kopanie ziemniaków, to też jedni do drugich chodzili, to było chodzenie na odrobek, nie? Także to nie było za zapłatę, tylko jeden drugiemu pomagał i się chodziło, odrabiało w ten sposób. No, taki niezwykły przykład. Był budynek w Myślicach, który do dzisiaj jest, mieszkają państwo Muchowie i tam był urząd gminy, sekretarzem był Stankiewicz i mieli sejf, którego nie można było w ogóle otworzyć, który był nie do otwierania. Tato mój ten sejf otworzył właśnie. To był taki niezwykły przypadek. Tata dorabiał zamki do domu, przykładowo do otwarcia. Te klucze były bardzo duże. Taki przykładowo klucz miał 15 czy 20 centymetrów. Takie były niezwykłe roboty, takie ślusarskie, spawarskie. Tata robił wszystko. Podkuwał konie. Także wszyscy się zjeżdżali, no bo to takie, co tam, wozy były żelazne, nie, to było okuwanie tych kół żelaznych, nie, takie różne, niezwykłe roboty, tego w dzisiejszych czasach nie ma. No i moi rodzice między innymi chodzili do kina, chcąc obejrzeć jakiś film. Jak był przykładowo film jakiś rosyjski, tata starał się wychodzić, bo dostawał rozstroju nerwowego, to co przeżył, nie? Tata mówił tak, że żaden Niemiec tyle nie dokuczył, co Ruscy dokuczyli, nie? Podczas wojny, bo moi rodzice jak mieszkali w okolicach Siedlec, cały ród był kowali. Przyszedł przykładowo Ruski, przystawiał, tata mówił, pepesze do głowy i kazał reparować broń. Tata mówi, że nie ma materiału, nie ma z czego, nic mnie nie obchodzi, cię zabije, nie? No Myślice jako miejscowość jest bardzo ładna wioska. My przykładowo nie zamienilibyśmy się na żadne miasto, nie? Wydaje nam się zawsze, że w Myślicach jest najlepiej. Jest ładnie, każdy dba o swoją posesję. No tak jak u nas po sąsiedzku, sąsiedzi są bardzo użyczliwi, jedni drugim pomagają. Także my jesteśmy tu bardzo zadowoleni, nie? Tu nie ma żadnych kłótni, jest spokojnie. Także myślę, że ludność myślicka jest bardzo dobra, zgodna. Myślice naprawdę kiedyś w okresie powojennym nikt tak nie dbał o swoje posesje, o ogrody, o wszystko. Obecnie jest naprawdę zadbane, nie? Mamy chodniki, mamy asfalt, nie? Mamy naprawdę ładnie. Też pochodzili z Wołynia. Koło Łódzka mieszkali i w czasie wojny Niemcy ich wywieźli na roboty. Tam gdzieś koło Legnicy, Hajnał to się nazywało, a dzisiaj to nie wiem, tylko zawsze oni mówili, że to się nazywało Hajnał i byli, troje ich pracowało i ojciec, i matka, to pięcioro, pracowała u Baorów, a na noc chodzili do obozu takiego pracy. No a później już po wojnie jakoś się tam poodnajdywali i osiedlili się koło Aleksandrowa Łódzkiego, wieś nazywała się, no mniejsze z tym, już nie pamiętam. I właśnie tam byli, ale tam takie ziemie w zagonach były, bo to były podmokłe tereny. No i mieli kuzyna, który właśnie tu się osiedlił, w Myślicach. No i on przyjechał, ten jeden stryj, ten męża. No i przyjechał tutaj, no już było wszystko pozajmowane w 1948 roku i tutaj to gospodarstwo było tak, że tu był tak dom drewniany, obora ta była pod strzechą, ta obora pod strzechą, tylko stodoła była taka duża, wielka stodoła była pod papą. No i tak oni w kwietniu w 1948 roku przyjechali tutaj, no ich ojciec w 1948 roku w maju zmarł, bo tylko miesiąc czasu tu był. No i tak później gospodarzyli najpierw, wie pan, no wspólnie, bo było ich czworo dorosłych i mój mąż dziecko. Po wojnie pierwsza szkoła mieściła się w budynku mieszkalnym dawnego właściciela mleczarni. Tutaj te osoby, które tu zamieszkiwały przed wojną, to ja znam trzy nazwiska. To jest pan Burchard, pan Such i pan Szotkie. To byli mieszkańcy Myślic, których ja sobie przypominam z opowieści, a
pan Zuch to nas dość często odwiedzał i córka pana Szotkie. No i był pan, który mieszkał w Jestlinku i on opowiadał właśnie o takim zwyczaju, że jak praktyki rolnicze odbywali synowie, to nie to, że on u swego ojca odbywał praktykę, tylko musiał praktykę zdobywać u drugiego baora, a tamtego syn u jego ojca. Taka była wymiana, żeby po prostu nie było, że u swoich rodziców odbywa tą praktykę. W okolicy Myślic były trzy takie pałace. To jest w Proniu pałac, w Pudłowcu, no i w Giślu był dwór. I w tym dworze właśnie hodowano konie, trakieny. I w dworze tym znajdowały się piece, na których były kafle. I w tych kaflach były zdjęcia koni tego właściciela. No i po wojnie znajdowały się biura PGR-u i te piece rozebrano, kafle schowano do skrzyni. No nie wiem w jakim celu, czy mieli to sprzedać, czy gdzieś do muzeum oddać. W każdym razie później otwierają skrzynię, a kafli nie ma. Mego męża stryjek w czasie wojny, w 1943 albo 1944 roku, całą rodziną zostali wywiezieni z Wołynia do Niemiec na roboty. Później stamtąd dostał się do Amerykanów i tam służył w wojsku jako w obstawie w czasie sądzenia w Norymberdze największych zbrodniarzy niemieckich, SS-manów. I on właśnie brał tam udział. Później po wojnie wrócił do Polski, a w 1948 w kwietniu przyjechał na ziemię odzyskane i osiedlił się w Myślicach i tutaj żył aż do śmierci. Moi rodzice przyjechali na te tereny w 1950 roku. Zamieszkali, pierwsza ich gospodarstwo to było w Najedkach, w przysiłku Myślice. A w 1962 roku kupili gospodarstwo to tutaj w Myślicach. I w tym roku ja się urodziłem. Moi rodzice, mama miała na imię Janina, przyjechała z terenów z Bieszczad, spod Sanoka, dawne województwo rzeszowskie. Tata pochodził znowu spod Ostrołęki, województwo warszawskie. Mama moja była prężną działaczką w kole gospodyń wiejskich. Działała również jako radna Rady Gminy. No i pamiętam, jak właśnie rodzice opowiadali, jak w czasach komunizmu trzeba było odstawiać dla państwa. Każdy rolnik musiał odstawiać do państwa swoje płody rolne za bezcen, za niskie pieniądze i nie urodziły się ziemniaki, bo były mokry rok i moja matka poszła do gminnej rady prosić, żeby umorzyli jej ten kontyngent, tą dostawę. A sekretarz powiedział, że jeśli ziemniaki się nie urodziły, no to może kurę przynieść do urzędu. Gdy wybudowano linie kolejowe południkowe w stronę Gdańska, która leżała na zachód od Myślic, i następną linię kolejową, która biegła przez Elbląg do Królewca. Niemieccy włodarze gospodarczy, politycy, a także wojskowi zauważyli, że linie te muszą się jakoś połączyć, żeby można było chociażby przerzucać wojska, łatwiej byłoby organizować transport. Pomyślano o linii łączącej te dwie linie strategiczne i okazało się, że najlepszym punktem, w którym te linie by się mogły połączyć, były Myślice. Pobudowano linię kolejową z Malborka do Myślic, następnie do Małdy w stronę Olsztyna i następną z Prabud do Myślic w stronę Olsztynka przez Ostródę. Stacja Myślice przed wojną była bardzo dobrze rozbudowana. To była stacja pięciokierunkowa.
Bardzo duży ruch tutaj był, no ale niestety podczas naszego kochanego wyzwolenia Sowieci wszystko rozebrali. Pracę rozpoczęłam na kolei w 1981 roku. Były tu na tej stacji dwie nastawnie wykonawcze, jedna nastawnia dysponująca. Zostałam wysłana na kurs na pół roku do Gdańsk-Stogi. Po ukończeniu tego kursu dostałam stanowisko dyżurnego ruchu na nastawni dysponującej, która mieściła się w budynku stacyjnym, w której było biuro ekspedytora i zawiadowcy stacji. No, będąc zawiadowcą, byłam jako ostatnia zawiadowca na stacji Myślice już. Jak byłam będąc zawiadowcą, to były trzy posterunki. Było na stacji, zatrudniało 17 osób razem ze mną, po 5 osób na każdy posterunek, na nastawnie wykonawcze jedną i tu drugą, to 10 osób. Dysponująco dyżurnych 5 osób, pani ekspedytor tutaj co jest. No i ja, to nas było 17 osób. Po wojnie, z opowieści, to co wszystko się dowiedziałem, to poskładali szyny kolejarze i otworzyli linię z Małdyt do Malborka. To pierwszy pociąg był witany z orkiestrą dosłownie. Nazywam się Halina Sienkiewicz. Zaczęłam pracę na kolei w 1972 roku jako magazynierz. No i pracowałam przez 28 lat, no i co więcej. Dużo się działo na tej stacji naszej kolejowej, bo bądź co bądź były bardzo duże przewozy, załadunki, dużo było pociągów, ludzie mieli zatrudnienie. W ogóle bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo. We wspomnieniach moich to przecież była tutaj wieża ciśni, taka po prostu zabytkowa. Poza tym były żurawie, które napełniały wodą parowozy. Była tutaj duża parowozownia z obrotnicą. Nazywam się Bożena Bełdycka. Pracę na stacji Myślice rozpoczęłam w 1978 roku po szkole kolejowej, którą kończyłam w Malborku. Zaczynałam na nastawni wykonawczej tu. Pracowałam tu 2 lata, później pracowałam jako dyżurna ruchu na stacji. Lat, ojejku, ile to by było? Z 20 chyba? No, jak zaczęłam pracę, to co tu, jeździły pociągi kierunek Małdyty-Malbork, było 5 kółek, to znaczy się w tą i z powrotem Małdyty-Malbork, to były pociągi osobowe. Jeździły pociągi zdawcze, czyli zbiorowe, które przyprowadzały wagony, zabierały. Była tu składnica buraków, były podstawiane wagony na tory boczne, ładowane były buraki, przychodziły wysłodki, przychodziły zboża, ziemniaki, nawozy. Także składnica drzewa. Przeprowadziliśmy się z miejscowości Waplewo Wielkie. To było w 1959 roku. Przyjechaliśmy tutaj z meblami, ze wszystkim, wagonem takim towarowym. Ten wagon fajnie ustawili tutaj koło płotu i to wszystko było tu znoszone. Nazywam się Eugeniusz Glajch, jestem sołtysem wsi Sołectwa Myślice. Pierwsi osadnicy, którzy tu przyjechali po wojnie, byli państwo czechoscy, państwo Bernat, państwo Lis, państwo Jurkiewicz, państwo Kłak, państwo Smagów, państwo Mikołajków. Moje dziadkowie przybyli tu z Lubelskiego. Nazywali się Agnieszka i Józef Cichańscy. Dziadek poszedł do pracy na kolej. Babcia zajmowała gospodarstwem. Rodzice przejęli gospodarstwo w Myślicach. Tata pracował w małej piekarni w Myślicach. Wypiekał chleb, bułeczki. Mąka była pobierana z tutejszego młyna. Mama natomiast pracowała w gospodzie, w kuchni. Koło gospodyń wiejskich w Myślicach powstało w latach 50. Teściowa moja była przewodniczącą pierwszą tego gospodyń do 1977 roku.
od 1977 roku. No nie pamiętam, do którego roku ja byłam przewodniczącą. Następnie była pani Goszcz, a później pani Wiesława Słowcińska. No w latach 60. istniał tutaj przy GIES-ie ośrodek taki nowoczesny gospodyni. Tam się spotykałyśmy, były naczynia, były imprezy, wszystkie kursy odbywały się. Bardzo dużo kursów było, gotowania, szycia. Przez wiele lat robiłyśmy szopkę bożonarodzeniową, która stała tutaj przed świetlicą u nas. Była w niej Maryja, Jezus, Dzieciątko. To możemy na ten dowód pokazać zdjęcia, które tutaj są. Pani Muchowa, nauczycielka, tutaj się udzielała, uczyła nas tańczyć, śpiewać. Były różne imprezy. No także była, koło działało aktywnie w tamtych czasach. Chcemy podtrzymać tradycje, chcemy się spotykać. Jesteśmy kobietami ze wsi, gdzie nie mamy dostępu do wielu rzeczy, a wspólnie wyjeżdżamy do teatru, do kina. Byliśmy teraz we wrześniu na Neonówce w Elblągu, na kabaretach. Było bardzo miło, bardzo przyjemnie. I spotykamy się też na Dniu Kobiet, który jest organizowany tu u nas na Świetlicy. Jest to Dzień Kobiet gminny od 3 lat. Gdzie z całej gminy pani zjeżdżają się tutaj właśnie na imprezę, gdzie jest hucznie, wesoło. Nasze koło gospodyń miejskich w Myślicach od wielu lat zajmuje się robieniem wieńców dożonkowych, organizowaniem festynów. Uczestniczymy w różnych imprezach na terenie gminy, w stołach wielkanocnych, w stołach bożonarodzeniowych. Szkolnictwo w 1945 rozwijało się powoli, ponieważ była ludność napływowa, było mało dzieci, były mało liczne klasy, zajęcia były prowadzone przez jednego lub dwóch nauczycieli. Nie było jednego stałego budynku jako szkoła. Do naszej szkoły w Myślicach dzieci są dowożone z 12 miejscowości sąsiednich 2 autobusami. Starą część mamy w znajduje się po prawej stronie budynku. Nową część została do użytku w 2001 roku, a jej budowa zaczęła się w 1999 roku. A nie jedziemy? Jedziemy, bo jak my jeszcze idziemy do prawa. Co piszemy? Co napisze? Koń? A czemu koń? Na chwilę obecną prowadzę oddział przedszkolny.